I któregoś dnia któraś chora z kolei Moll się zdecydował. Zrobiliśmy zabieg. Znaczy nie zrobiliśmy, Moll zrobił. Staliśmy przy tym. No i chora jak nowa na zajutrz była zdrowa. I zrobiliśmy 12 takich zabiegów. Z tych 12 dwie osoby umarły, 10 przeżyło i w dobrym stanie. Ale mieliśmy straszny opór przeciwko temu. Nie umiem powiedzieć, jak coś nowego się wprowadza, to wszyscy nie chcą. I tutaj jeszcze inne rzeczy miały znaczenie, że nie trzeba było robić koronarografii, a koronarografia kosztuje. To wszystko, tutaj różne elementy grały. Ale zrobiliśmy te 12 i mieliśmy pełną satysfakcję. Potem okazało się, że 30 lat temu niejaki Beck w Ameryce wpadł na ten sam pomysł i zrobił też podobną operację, ale inaczej zrobił. I ta operacja się nie udała i zarzucono to. Nie udała się dlatego, że pomysł, no i nie chcę opowiadać tych szczegółów tutaj, bo to było za nisko, nie było ciśnienia, wszystko jedno. Ale idea już istniała. Więc potem, jak Moll pojechał do Niemiec na zjazd, jak to przedstawił, to sala wstała i była brawo, było nadzwyczajne przyjęcie tego. Ale przyjechał tutaj do Polski i go gnębili, no i mało tego zrobiono, zdaje się 12 czy 15 przypadków, a potem zaczęła się era koronarografii, co myśmy byli przeciwni. Właśnie w swoim czasie, jak robiono te koronarografie, które na początku były dość niebezpieczne, tośmy myśleli, jak to się obyć bez tego. I znaleźliśmy w elektrokardiogramie takie znaki, które pokazują, takie dzióbki, nieważne, które pokazują, gdzie jest zmiana. I parę operacji tak zrobiono. I wchodziliśmy na salę, była otwarta klatka piersiowa i asystent Molla się pyta, gdzie jest zwężenie? To myśmy mówili, tu, tu i tu. On otwierał, zdejmował serwetkę z serca, dotykał palcem, mówi, niestety jest prawda. On był przeciwnikiem tego. Także nie mieliśmy łatwego życia. Aleśmy to wszystko przeprowadzili. I to wszystko jest jakoś zaliczone. Bo na przykład potem, po latach się okazało, że niejakiś, że w Leningradzie taki uczeń Lewina napisał, to jest dla Armelote, bo on napisał taki cały podręcznik, jak rozpoznawać bez koronarografii zmiany w naczyniach wieńcowych. A potem jest w Ameryce też taki Engelman, który też coś podobnego napisał, ale wobec tego, że koronarografia jest rzeczą, która po pierwsze jest bardzo płatna, po drugie, no i dzisiaj już są te stenty, to jest zupełnie innego. To odeszło bez koronarografii. Ale wymyślone, zrobione, to było nadzwyczajnie, uważam. Napisaliśmy o tym w takiej książce, Zawał serca, teśmy wydali taką książkę jak Elżbieta. Dwa wydania. Co? Dwa wydania. Dwa wydania. Mieliśmy powodzenie i to jest wszystko napisane. I pokazywaliśmy to w Warszawie na Towarzystwie Kardiologicznym. Ja źle mówiłem, za długo. Ale Moll powiedział potem, nie mieliśmy takiego aplauzu. Moll powiedział, proszę pana, nie mógł pan mieć aplauzu. Oni wszystko od razu zrozumieli. Jak się rozumie, to znaczy, że też nic nie warte. Nie miał pan paru nazwisk do rzucenia? I tak by było dobrze. Więc mieliśmy trochę sukcesów tam, a potem Elżbieta zginęła, Aga wyjechała do Algierii. Aga się przestraszyła u Becków i wyjechała do Algierii.